Południowo-wschodnia Polska kojarzy się raczej z gospodarką leśną i rolnictwem. Biłgoraj, jako jedno z nielicznych miast w regionie, posiada bogatą historię przemysłową. W latach 90. zaczęły funkcjonować fabryka mebli Black Red White, fabryka opakowań Model i fabryka stolarki okiennej Polskony. Niewątpliwie firma Black Red White jest największą fabryką w regionie. Zajmujemy się produkcją i dystrybucją mebli, a także artykułów wyposażenia wnętrz. Od początku stawiamy na najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. To pozwala nam uzyskać najwyższą jakość produktów, jednocześnie dbając o środowisko naturalne. Biłgoraj leży w centralnym punkcie Puszczy Solskiej. Z każdej ze stron otaczają nas lasy. W ostatnim czasie walory roztocza doceniło wielu turystów. Cieszy fakt, że ludzie oprócz wypoczynku w górach czy nad morzem docenili także nasze miasto. Korzystanie ze środowiska jest naszym przywilejem, a dbanie o nie naszym obowiązkiem. Kiedy nadarzyła się okazja udziału w kursie EUREM, chętnie z niej skorzystałem, ponieważ mogłem pogłębić swoje zawodowe zainteresowanie. Od kilku miesięcy zajmuję się zarządzaniem energią w grupie Black Red White. Stworzyłem zespół do spraw zarządzania energią w grupie Black Red White SA. Pracę rozpoczęliśmy od analizy faktur za energię elektryczną ze wszystkich zakładów, salonów i hurtowni naszej firmy. Rozpoczęliśmy cykl audytów instalacji sprężonego powietrza. Planujemy audyty instalacji odpylania, oświetlenia i ogrzewania. Ważnym etapem w zarządzaniu energią jest opracowana przeze mnie polityka energetyczna grupy Black Red White. Dokument ten określa działania, które mają poprawić efektywność energetyczną i bezpieczeństwo energetyczne naszej firmy. Opracowałem instrukcję racjonalnego gospodarowania energią. Jest to dokument opisujący proste do wykonania czynności, dzięki którym możemy oszczędzać energię niezależnie od miejsca i charakteru naszej pracy. Istotną kwestią była dla mnie poprawa efektywności energetycznej instalacji sprężonego powietrza. Był to temat mojej pracy kursowej. Sprężone powietrze jest najdroższym medium stosowanym w przemyśle. Konieczne okazało się wyeliminowanie nieszczelności i uruchomienie nadrzędnego układu sterowania. Bez odpowiedniego algorytmu pracy sprężarek nie bylibyśmy w stanie ograniczyć zbędnych jednoczesnych rozruchów oraz długiej pracy na biegu luzem. Zastosowaliśmy wiele rozwiązań technologicznych, które znacząco wpływają na poprawę efektywności energetycznej. Większość działających napędów pracuje w układzie pełnej automatyki, sterowany za pomocą przetworników częstotliwości. Na terenie naszej firmy znajduje się staw, z którego pobieramy wodę do chłodzenia turbogeneratora w zakładowej elektrociepłowni. Efekty mojej pracy znalazły uznanie w oczach zarządu firmy i otrzymałem pełne wsparcie w dalszych działaniach. Informacje uzyskane na kursie Europejski Menadżer Energii są mi bardzo pomocne w realizacji podjętych działań.